Inwestorzy i pracodawcy poszukują pracowników, ale zatrudniają najchętniej tych wykwalifikowanych o konkretnych specjalizacjach. To przygotowanie zawodowe powinno odbywać się już na etapie edukacji szczebla średniego i być kontynuowane na szczeblu studiów. Proces kształcenia jest procesem ciągłym. Wymagane zmiany, które nas otaczają, powodują, że musimy się dokształcać na każdym etapie naszego życia. Fachowe, zawodowe przygotowanie daje szersze możliwości pracownikowi. Daje mu możliwości wyboru, a w konsekwencji argumentację przy negocjacji warunków zatrudnienia. Brakuje nam specjalistów do spraw wodno-kanalizacyjnych, ale takich, którzy potrafią reperować i naprawiać usterki, awarie, tacy, którzy potrafią dokonać w szybkim czasie usunięcia awarii wodociągowej. Potrzebujemy pracowników do energetyki cieplnej, ale takich, którzy potrafią wejść do bloku i zrobić instalację centralnej ciepłej wody, bo na to jest zapotrzebowanie. Jak zaspokoić zapotrzebowanie? Krokiem w dobrym kierunku powinno być partnerstwo zakładów pracy ze szkołami i uczelniami. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości działająca na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zainicjowała podpisanie porozumień, w ramach którego studenci dwóch kierunków będą odbywali praktyki zawodowe w Urzędzie Miasta i w Straży Miejskiej. Porozumienie o prowadzenie praktyk studenckich zawodowych zawieramy dzisiaj to porozumienie między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości a Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanym Zakładem Pracy, reprezentowanym przez prezydenta miasta Ostrowca Jarosława Górczyńskiego. Przedmiotem współpracy między uczelnią a Zakładem Pracy będzie umożliwienie odbycia praktyk zawodowych studentom kierunku Zarządzanie, studia pierwszego stopnia profil praktyczny zgodnie z programem studiów. Natomiast drugie porozumienie, Szanowni Państwo, dotyczy prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku logistyka, studia pierwszego stopnia profil praktyczny. Miejscem odbywania praktyk będzie Straż Miejska. Logistyka i zarządzanie to dwa kierunki, które w programie Ostrowieckiej Uczelni mają pojawić się już od przyszłego roku akademickiego. Priorytetem władz jest nie tylko utrzymywanie istniejących kierunków, ale tworzenie nowych, a więc nasza propozycja to właśnie kierunek logistyka i zarządzanie. Podejmując decyzję o wyborze uczelni, studenci coraz częściej zwracają uwagę na to, gdzie będą odbywać praktyki zawodowe. Uczestnictwo w tych praktykach zawodowych pomoże naszym studentom w dużym zakresie, umożliwi właśnie poznanie tajników tej pracy i na pewno trudów tej pracy, bo nie jest ona łatwa. Studenci poznają tutaj specyfikę pracy dla mieszkańców, specyfikę pracy w zakresie ochrony porządku publicznego. Przyda im się to w przyszłym życiu zawodowym, a być może niektórych nawet wykorzystamy do pracy w Straży Miejskiej czy w instytucjach gminnych. Podpisane 18 marca porozumienia to nie jedyny dokument potwierdzający partnerstwo między miastem a uczelnią. Trwają już rozmowy o współpracy w zakresie dokształcania nauczycieli. Gimnazja, które w tym roku zostaną z mocy prawa wygaszane, no wygenerują olbrzymi problem dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i też chcemy wyjść z taką inicjatywą. To już miasto by inicjowało taki kurs, program przeszkalający, doszkalający naszych nauczycieli. Liczę tutaj na dobrą współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości. Współpraca zaowocuje. 15 studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, wybierając kierunek zarządzanie, swoje praktyki odbędzie w wydziałach Urzędu Miasta, a 15 studentów logistyki w Ostrowieckiej Straży Miejskiej. Porozumienie z Urzędem Miasta zawarto na czas nieokreślony. Uczelnia podobne porozumienia zawiera z zakładami pracy na terenie całego powiatu ostrowieckiego.